Witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Poniacz i witam was w drugim odcinku z Doki Doki Klub Literacki. W poprzednim odcinku skończyliśmy na tym, gdzie zgodziliśmy się dołączyć do klubu literackiego i wszystkie dziewczyny były w miarę tego powodu zadowolone. Tak więc teraz już dłużej, nie przedłużając, lecimy dalej. Dobra. Witaj w klubie literackim. A, dziękuję. Dobra, wszyscy. Myślę, że tym optymistycznym akcentem możemy zakończyć dzisiejsze spotkanie. Pamiętajcie o tym, co ustaliliśmy. Napiszcie swoje własne poematy i przynieście je na następne spotkanie, żebyśmy mogli się nimi między sobą podzielić. Monika ponownie patrzy na mnie. Sombro, już nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć, w jaki sposób wyrazić siebie. Naprawdę będę w stanie zaimponować tak popularnej dziewczynie jak Monika z moimi przeciętnymi zdolnościami? Jest to, Sombro, wątpię w to. Już czuję, że będzie trudno. Oj, będzie trudno. Więc się dziewczyny kontrolują rozmowy i sprzątają ze stołu. Hej, Sombro, skoro już tu jesteśmy, chcesz wracać ze mną? A właśnie, Sayori i ja rzadko wracamy razem do domu z powodu jej klubów. Pewnie, czemu nie? Jej! Oboje wychodzimy ze szkoły i wracamy do siebie. Przez całą drogę moje myśli krążą wokół tych czterech dziewczyn. Sayori, Natsuki, Yuri oraz oczywiście Moniki. Naprawdę będę się dobrze bawić w klubie literackim? Być może nawet uda mi się nawiązać bliższą znajomość z którąś z dziewczyn. No dobra. Po prostu będę robił to, co będę uważał za słuszne. Na szczęście na pewno będzie mi sprzyjać. Najlepiej będzie zacząć od napisania wiersza dziś wieczorem. Czas napisać wiersz. Wybierz słowa, które uznasz za ulubione przez swoją ulubioną dziewczynę. Coś dobrego może się wydarzyć, jeżeli którejś spodoba się twój wiersz. Okej, trochę się tego obawiam mimo wszystko. Ale no dobra, no zaczynajmy, nie? Oj. Dobra. Z tego weźmiemy anime. Później weźmiemy... cukierek. Następnie weźmiemy... urok. Teraz weźmy nieskończone. Następnie weźmy aurę. Potem gry. Marzenia. Kawaii. Wakacje. Doki Doki. Cukier. Uścisk. Piórko. Karp. Analizę. Słodko. Miłość. Małżeństwo. Róże. Kocyk. Nie wiem, co z tego stanie, ale no zobaczymy. Witamy ponownie, Sombro. Dobrze wiedzieć, że od nas nie uciekłeś. Ach, nie ma się o co martwić. Może i jest to dla mnie nowa sytuacja, ale dotrzymam słowa. I znów w klubie literackim. Dzisiaj wszedłem jako ostatni, więc cała reszta już tu jest. Dziękuję za dotrzymanie obietnicy, Sombro. Mam nadzieję, że nie jest to dla ciebie zbyt duży kłopot. Dołączyłeś do nas tak nagle i nawet bez żadnego przygotowania. Oj, weź przestań! Mówisz tak, jakby to było coś wymagającego.
Sayori powiedziała, że nawet on nie chciał dołączyć do żadnego klubu. W zeszłym roku też do żadnego nie chodził. Nie wiem, czy masz zamiar tu przychodzić, żeby się leczyć czy coś, ale masz brać ten klub na poważnie. Natsuki, wielkie słowa jak na kogoś, kto trzyma swoją kolekcję mang w tej klasie. Natsuki utyka między powiedzeniem słów Monika i manga. Ojoj, urocze. Manga to literatura! Wyraźnie zasadzona Natsuki wraca na swoje miejsce. Nie martwcie się, ludzie. Sombra będzie się starał, o ile będzie się dobrze bawić. Zawsze mi chętnie pomaga z obowiązkami domowymi, nawet kiedy o to nie proszę. Na przykład z gotowaniem albo ze sprzątaniem pokoju. Jak miło. Sayori, to dlatego, że w twoim pokoju zawsze panuje skrajny bałagan, a raz nawet prawie podpaliłaś swój dom. Czekaj, co? Sayori, ja rozumiem, że potem będzie drastyczna scena z tobą, ale please not, nie podpalaj swojego domu, okej? Jeszcze nie bądź tak radykalna. Tak było? Jesteście naprawdę dobrymi przyjaciółmi, czyż nie? Muszę przyznać, że trochę wam zazdroszczę. Dlaczego? Sombra może zostać też twoim przyjacielem. Sayori! Jak zawsze Sayori nie zdaje sobie sprawy z tego, jak niezręcznej sytuacji mnie postawiła. O, Yuri! Przyniosła dzisiaj coś dla ciebie. Czekaj, Sayori! Dla mnie? Już nieważne. Nie wstydź się. To nic takiego. Nieważne! Sayori powiedziała, jakby to było coś wielkiego, tak naprawdę to tylko drobiazg. Co robić? Przepraszam, Yuri, nie pomyślałam. Chyba najlepsza pora, żebym uratowała sytuację. Hej, nie przejmuj się tym. Po pierwsze, nawet nie oczekiwałem żadnej niespodzianki. Więc cokolwiek przygotowałaś, na pewno sprawi mi ona przyjemność. Uszczęśliwi mnie, niezależnie od tego, czym jest. Naprawdę? Tak, jeżeli nie chcesz, nie będę robił z tego wielkiego halo. W porządku. Mam to tutaj. Yuri sięga do swojej torby i wyciąga książkę. Nie chciałam, żebyś czuł się odosobniony, a więc przyniosłam książkę, która może ci się spodobać. To krótka powieść, więc powinna przykuć twoją uwagę, nawet jeżeli nie czytasz zbyt dużo. A poza tym moglibyśmy, no wiesz, podyskutować o jej fabule, jeżeli zechcesz. Jakim cudem ta dziewczyna jest tak urocza, nawet się nie starając? Głupie! Ona nie jest urocza! Please not! Uciekaj od niej! Nawet wybrała książkę, którą uznała za ciekawą dla mnie, pomimo tego, że nie czytam często. Yuri, dziękuję! Na pewno ją przeczytam. Chłopie, nie czytaj jej. Entuzjastycznie biorę książkę do rąk. Cóż, możesz czytać ją w swoim tempie. Chęcią usłyszę, co o niej sądzisz. Teraz, kiedy już wszystko załatwiono, czekam, aż Monika poruszy kwestię zaplanowanych aktywności. Wygląda jednak na to, że trochę jeszcze poczekam. Sayori i Monika prowadzą wesołą konwersację. Yuri jest pochłonięta lekturą. Trudnie nie zauważyć zaciekawionego wyrazu twarzy, zupełnie jakby dotarła do jakiegoś ważnego momentu. W tym czasie Natsuki chyba sprząta w szafie. Rany. Wygląda na to, że nikt nie chce, żeby mu dzisiaj przeszkadzano. Siadam przy najbliższej ławce. Jak mam zainteresować się literaturą, kiedy tak tutaj siedzę? Może powinienem poczytać tą książkę od Yuri. Ale czuję się trochę zbyt zmęczony, żeby zacząć. Chłopie, ty jej w ogóle nie czytaj, okej? Okay? Please not. Chyba zaraz zasnę. Domykam oczy i przysłuchuję się rozmowie Moniki i Sayori. W porównaniu do innych klubów możemy wypaść na nudziarzy. Cóż, nie możemy się poddawać. Festiwal będzie naszą szansą na pokazanie ludziom, że literatura to świetna rzecz. Problem leży w tym, że większość ludzi myśli o literaturze jako o czymś, co należy doświadczać w skupieniu i zadumie. Ale w rzeczywistości wcale tak nie jest. Musimy po prostu to wszystkim udowodnić. Coś, co poruszy ich artystyczne zmysły. Ale to nie rozwiąże problemu. Co masz na myśli? Nawet jeżeli wymyślimy najciekawszą rzecz na świecie, w dalszym ciągu nikt nie przyjdzie na coś związanego z literaturą. No, w sumie prawda, ja bym nie szła. Więc najważniejsze jest znalezienie sposobu na przekonanie ludzi na pojawienie się. A jak już przyjdą, wtedy spróbuję przemówić do nich artystycznych dusz. Ciekawe. Sayori brzmi bardzo poważnie. Rzadko kiedy zdarza mi się ją taką słyszeć. Masz rację.
takim razie myślisz, że jedzenie rozwiązałoby problem? Jakie jedzenie? A, cóż, może moglibyśmy... Babeczki! Ojoj, urocze. Właśnie tak? Natsuki z pewnością się ucieszy. A, na pewno! Natsuki robi najlepsze babeczki! Dwie pieczenie na jednym ogniu. Wie? To nie był jedyny powód, dla którego je zasugerowałaś? Babeczki przemówiły przez mój kreatywny żołądek. W takim razie przygotowujemy babeczki. Jestem głodna. Tak czy siak musimy dopracować szczegóły co do festiwalu. Okej, aż się boję. Uśmiecham się. Ostatecznie Sayuri wciąż jest starą, dobrą sobą. Chyba właśnie za to ją podziwiam. W odróżnieniu ode mnie nie ma problemu ze znalezieniem motywacji. Sayuri wkłada całe swoje serce we wszystko, co robi. Chyba właśnie dlatego tak miękne, kiedy próbuje mnie do czegoś przekonać. Zastanawiam się, jakby to było zobaczyć świat jej oczami. Łaaa! To było. To się, like... Co? Sombrot! Co? Otwieram oczy i widzę Sayuri tuż przed swoją twarzą. Prawie spadam z krzesła. Przepraszam! Chwila! Właściwie to wcale nie przepraszam! Nie wolno tak zasypiać na spotkaniach! To nie jest klub drzemki! W naszej szkole jest klub drzemki? Znowu powinno się położyć spać, prawda? Teraz, kiedy nas dołączyłeś, powinieneś poświęcać mniej czasu na anime, wiesz? Musisz się do tego dostosować! Nie mów tego głośno! Boże, Sayuri! Nie mówisz takich rzeczy głośno, proszę! Patrzę za siebie, żeby sprawdzić, czy Monika nas nie usłyszała. Ale to prawda! Nie... Wiem. Zawsze się o mnie martwisz, Sayuri. To wychodzi mi najlepiej! Z tym leży problem! Co z tobą? Martwisz się o mnie bardziej niż o samą siebie. No... Wiesz... Sombro... Potem zobaczysz, okej? Okay? W dalszym ciągu codziennie przysypiasz do szkoły, prawda? He? Wcale nie codziennie! Nie bardzo mnie to przekonuje. Ile razy w zeszłym tygodniu udało ci się obudzić o czasie? No... To tajemnica! Wiedziałem... No weź! Przynajmniej okaż mi jakiś kredyt zaufania. Nawet tego nie mogę zrobić. Sayuri, masz to wypisane na całej sobie. He? Sayuri ogląda się. Boże, Sayuri, co jest z tobą nie tak, dziewczyno? Nie bądź taka głupia. Ja rozumiem, że muszą to być głupie postacie, ale nie bądź aż tak głupia, okej? Okay? Niby gdzie? Widać, że ci się dzisiaj rano ośpieszyło. Spójrz, twoje włosy są niedoczesane. Przyjeżdżam palcami po włosach Sayuri, próbując je trochę uporządkować. Rany, naprawdę powinnaś pamiętać o używaniu szczotki. Twoje włosy są po prostu trudne do ogarnięcia. Nie ze mną te numery. Nie tylko twoje włosy są nie w porządku. Patrz, twoja kokardka jest źle zawiązana. A na dodatek masz plamę z pastylu zębów na rękawie. Próbuję wytrzeć plamę palcem. Ale nikt przecież by tego nie zauważył. Oczywiście, że tak. Nikt ci po prostu o tym nie powie, bo nie chcą cię zawstydzić. Na szczęście... Ja to mam gdzieś. Boże, Sombro, twoje myślenie już mi się podoba. W porównaniu do tego, co mówiłam w poprzednim odcinku, ale twoje myślenie już mi się podoba. Hej, to było niemiłe. Poza tym nie zapięłaś wszystkich guzików w swojej bluzce. Poważnie, Sayuri. Myślisz, czemu jeszcze nie masz chłopaka? He? To było super niemiłe. Sombro, Boże, tak, już ci uwielbiam. Sorkę, ale później mi za to podziękujesz. Zaczynam zapinać jej bluzkę. Kiedy zobaczysz, jak to będzie wyglądać, to zmienisz zdanie. O kurde! Człowieku! Aż taka po prostu illustration? O mój Boże. Zabawne. Co takiego? Wiesz... Myślałam o tym, jakie to dziwne, że mam przyjaciela, który pomaga mi w tego typu rzeczach. E? Nie mów tak! Właściwie to ja zaczynam się czuć głupio. Mi to nie przeszkadza. Nawet mnie to cieszy. Ciebie nie? Chyba tak. Hej, uważaj! Guzik może odpaść. Dlaczego tak trudno go zapiąć?
Mam trudności z zapięciem jednego z guzików. To w ogóle na ciebie pasuje? Pasowała, kiedy to kupowałam. Gdybyś się zapinała, zauważyłabyś, że przestaje na ciebie pasować. Czy tak bawi? To znaczy, że moje cycki znowu urosły! Boże! Sayori! Czemu mówisz takie rzeczy? Nie mów tego głośno! Właśnie, Sayori! W każdym razie, teraz wyglądasz dużo lepiej, więc... A, dlaczego tak dziwnie to wygląda, kiedy jej bluzka jest w pełni zapięta? Ale nie mogę oddychać! W ogóle to mi się nie podoba! Sayori pronie rozpina swoją bluzkę. Uff, o wiele lepiej. Biorę, wyciąga ręce i kręci się dookoła. Czyli mówisz, że jak nie będę zapinać bluzki, to nie znajdę chłopaka, tak? Co to ma być za logika? Sayori, w sensie... czemu? I dlaczego mówisz tak, jakby to było coś dobrego? Bo... gdybym miała chłopaka, to nie pozwoliłby ci robić takich rzeczy. A ty i tak dbasz o mnie lepiej niż ktokolwiek inny, więc będę chodziła w rozpiętej. Przestań mówić takie dziwne rzeczy. A? Przecież nie powiedziałam nic dziwnego. Rany. Dobra, po prostu postaraj się wstawać wcześniej, okej? Tylko jeżeli ty obiecasz iść spać wcześniej. Dobra, dobra. Mowa stoi. Wygląda na to, że lepiej nam idzie dbanie o siebie nawzajem niż o samych siebie. Chyba tak. Powinieneś zacząć mnie budzić rano. Znowu to robi Sayori. A, tym razem tylko żartuję. Rany, czasami trudno cię rozgryźć. Dobra, wszyscy. Ha? Monika nagle woła wszystkich. Będzie drama, będzie drama. Dopowiedz na podzielenie się poematami. Jej! Dobra, już nie mogę się doczekać, żeby przeczytać twój wiersz. Ja też. Chyba nie udało mi się zabrać zbyt entuzjastycznie, mimo to Sayori sięga energicznie po swój wiersz. Tak w ogóle pamiętałeś o napisaniu wiersza? Mój spokój się właśnie skończył. Nie mogę wiedzieć, że zgodziłem się na coś tak krępującego. Nie mogłem wczoraj znaleźć żadnej inspiracji, szczególnie biorąc pod uwagę, że nigdy wcześniej nie pisałem wierszy. No więc, skoro wszyscy są już gotowi, co byś powiedział na podzielenie się swoją twórczością z resztą? Już nie mogę się doczekać! Sayori i Monika entuzjastycznie wyciągają swoje wiersze. Poemat Sayori jest napisany na wyrwanej kartce zeszytu. Monika natomiast napisała swój wiersz w notatniku. Z daleka dostrzegam bardzo ładny styl pisma Moniki. Natsuki i Yuri sięgają do swoich toreb. Ja również przygotowuję swój wiersz. O Boże, aż się boję. Kto pierwszy powinien zobaczyć mój wiersz? Dobra, z racji, że jeszcze mamy wybór, to może weźmy na początek Natsuki się wydaje, bo lubi anime i manga, także Natsuki. Powiedziałem wczoraj Natsuki, że chętnie zobaczę jej wiersze. Skoro powiedziała się A, to trzeba powiedzieć B. Nie. Cóż, nie powiem, że nie spodziewałam się takiej słabizny. To było niemiłe. No przepraszam. Nie żeby było to coś okropnego, po prostu nie udało ci się przekazać żadnych emocji. Czyli, że nie jest wystarczająco słodziutki na twój gust? Za dużo masz zębów? Torka. Dobra, nie gadaj, tylko czytaj mój wiersz. Nie żeby to miało szansę ci się spodobać. Orły mogą szybować, małpy mogą się wspinać, swierszcze mogą skakać, konie mogą się ścigać, sowy mogą polować, geparty mogą biegać, orły mogą szybować, ludzie mogą próbować, ale nic poza tym. Nie, mówiłam ci, że ci się nie spodoba. Podoba mi się. No, jest okej. Co? Nie kłam. Nie kłamie. Dlaczego jesteś tak przekonana, że mi się nie podoba? Wiesz, ponieważ wszyscy liczą, myślą, że wiersze powinny być dystyngowane i w ogóle, więc nikt nie bierze mojego stylu na poważnie. Ale czy nie o to właśnie chodzi w wierszach, żeby móc wyrażać siebie? Twój styl stale nie sprawia, że przekaz jest gorszy. Tak, dokładnie. Lubię, kiedy łatwo się czyta, ale treść nadal mocno cię uderza.
Tak jak w tym wierszu. Kiedy widzisz, jak wszyscy dookoła robią wielkie rzeczy, możesz naprawdę się zdemotywować. A więc postanowiłam właśnie o tym napisać. Ja rozumiem. Kolejną świetną rzeczą w prostym stylu jest konieczność umiejętnej zabawy słowami. Na przykład na końcu, kiedy czytelnik domyśla się rymu, ale ostatecznie go nie dostaje. Pomaga to wyostrzyć przekaz. Naprawdę? Musiałaś włożyć naprawdę sporo wysiłku w napisanie go. Tak to robią prawdziwi mistrzowie. Cieszę się, że czegoś się nauczyłeś. Nie spodziewałeś tego po najmłodszej z towarzystwa, he? Nie, raczej nie. Odpowiadam pół żartem. Nie obchodzi mnie kto ile ma lat, ale Natsuki wygląda na dumną z siebie, o Boże, nie wiem czytać, więc nie chcę jej tego zabierać. Tu nas lepiej nie zobaczy mój wiersz. Dobra, teraz może weźmy... Yuri będzie na końcu. Teraz może weźmy Sayori. Potem będzie Monika i Yuri. A matko! Ten wiersz jest super, Sombro! He? Uwielbiam go! Nie miałam pojęcia, że jesteś tak dobrym pisarzem. Sayori, chyba trochę przesadzasz. Ale nie jestem dobrym pisarzem. Nawet nie miałem pojęcia, co robiłem. Wiesz, może to właśnie dlatego. Ja za to nie mam pojęcia, dlaczego tak mi się to spodobało. Rany. Może krytyka Yuri będzie nieco bardziej konstruktywna. Jesteś pewna, że nie podoba ci się tylko dlatego, że ja go napisałem? Ha? Cóż, to też jest ważne. Czuję się, jakbym rozumiała cię lepiej niż inni, wiesz? Więc kiedy czytam twój wiersz, to nie jest po prostu wiersz. To wiersz, który napisał Sombro. A to czyni go ekstra ważnym. Zupełnie jakbym czuła uczucia, jakie w niego włożyłeś. Sayori tuli do siebie kartkę. Jesteś strasznie dziwna, Sayori. Cieszę się, że go napisałeś. Przypomina mi to, że jesteś teraz częścią naszego klubu. A fakt, że stoję przed tobą w tej klasie, ci o tym nie przypomina? Riposta perfekt. Skoro tego nie powiedziałeś na głos. Mogłeś to powiedzieć na głos. Pewnie. Na razie jeszcze aż tak się tym nie interesuję, ale to nie znaczy, że mam zamiar złamać obietnicę. Widzisz? Jest tak, jak ja mówiłam wcześniej, Sombro. Głęboko w środku nie jesteś wcale samolubny. Próbowanie nowych rzeczy, żeby uszczęśliwić innych, to coś, co robią tylko dobrzy ludzie. Dzięki, Sayori. Nie jestem pewien, czy Sayori jest w stanie dostrzec pełen obraz mojej motywacji. Mimo wszystko, nie mogę zaprzeczyć, że jest ona jednym z powodów, dla których dołączyłem tego klubu. Wiem, jak wiele to dla niej znaczyło i w ogóle... Ja... Już miała w tym głowa, żebyś dobrze się u nas bawił, okej? W ten sposób będę mogła ci podziękować. W porządku, będę o tym pamiętał. Jej! Teraz przeczytasz mój wiersz, tak? Nie martw się, nie jestem za dobra. Zaraz się przekonamy. O Boże, aż się boję. Dobra, czytamy. Drogi blasku słońca, sposób, w jaki prześwitujesz przez moje powieki o poranku, mam przez to wrażenie, że brakowało ci mnie, całując moje czoło, by pomóc ci wstać, sprawiając, że przecieram sen z oczu. Czyżby wolał mnie do wyjścia i zabawy, ufasz mi na tyle, bym odrzuciła deszczowy dzień? Spoglądam w górę, niebo jest niebieskie. To tajemnica, ale ja również ci ufam. Gdyby nie ty, mogłabym spać wiecznie, ale nie gniewam się. To jest jej śniadanie. Ten wiersz nie ma sensu! Przynajmniej go nie rozumiem. Sayori. Tylko zgaduję, ale... Czy ty aby nie pisałaś tego wiersza dzisiaj rano? Nie! Tak jakby... Nie można odpowiadać tak jakby na zero-jedynkowe pytania. Zapomniałam to zrobić wczoraj. No, przynajmniej czuję się teraz trochę bardziej komfortowo, jeśli chodzi o mój wiersz. Nie bądź niemiły. Starałam się jak mogłam. A, wiesz... Nie mówię ci też, że to jest zły wiersz. Wyszło nieźle, jakby to powiedzieć. Widać w nim dużo twojego charakteru. Naprawdę? Tak. Szczególnie ta ostatnia linijka. Zrobiłam jajka i tosty. Nawet pomimo tego, że się spóźniłaś? Jedynie to najważniejszy posiłek dnia. Bez niego brak mi sił. Skoro tak mówisz, to nie będę się sprzeczał. Tak czy owak, dzięki za podzielenie się wierszem. Było naprawdę fajnie. Monika jest najlepszą przewodniczącą na świecie. Pewnie. Ale obiecuję, że następnym razem nie zapomnę. Napiszę najlepszy wiersz na świecie. W takim razie nie mogę się doczekać.
Dobra. I tutaj zakończymy sobie ten odcinek. Yuri i Monikę zostawimy na kolejny odcinek. Jeśli ten odcinek wam się spodobał, pamiętajcie, by zostawić łapkę w górę oraz subskrypcję na kanale. Będzie mi bardzo miło. I wbijajcie na wszystkie social media, które macie w opisie, bo naprawdę warto. Tak więc no, ja uciekam, trzymajcie się i bajo, do następnego!